Witam Was bardzo serdecznie w sobotę, 29 maja. Wyszedłem z domu, aby nagrać dla Was kolejną edycję Worka dla Świata. Ale jak na razie popaduję troszkę, więc jestem w aucie. Mam przygotowane worki, które dostałem od Artura z kanału Flaming Recycling. Hej Kasiemka, Artur, dzięki za worki. Wszystkie te worki będą wykorzystane na akcję Worek dla Świata, więc ile tych worków w rolce, tyle będzie tych odcinków. Dziś kolejny odcinek. Zanim zaczniemy akcję, chciałbym bardzo wszystkim podziękować za fajne komentarze pod ostatnim moim filmem, takim osobistym, który nagrałem dla tych wszystkich, którzy mnie nie lubią i komentują, no krytykują tam w komentarzach, więc nagrałem dla nich filmik, ale odezwali się ludzie, którzy mnie lubią i napisali swoje komentarze. Ja postaram się jutro usiąść, w niedzielę usiąść i na każdy komentarz odpisać. Dziękuję jeszcze raz za te komentarze bardzo serdecznie. Naprawdę byłem bardzo mile zaskoczony i pocieszony przez Was, że tak powiem. A wczoraj nie było filmiku, bo wczoraj zbierałem trochę na wystawkach różne śmieci, no i też wczoraj z takich wiadomości chwytak mój się poddał. Chwytak zakończył żywot swój. Próbowałem, czy go nie naprawię, ale chyba się nie da. Tam coś pękł, taki plastik, dings. Sięgałem po puszkę do kontenera, było tam kilka puszek, sięgałem, jedną puszkę chciałem na siłę wyciągnąć i po prostu chwytak pękł. Także jakby ktoś chciał sprezentować zawodowemu chwytak, to może. Także to jest taka, no, nie wiem, czy to jest żebranina, czy jak to nazwać. Nie wiem, inni dostają, youtuberzy jacyś słynni, jakieś pieniądze, 10 samochodów każdy ma, a ja tylko chwytak bym chciał otrzymać. Może ktoś zasponsoruje zawodowemu chwytak. To by było ciekawe, nie? Ciekawe zjawisko i wydarzenie. Taką skrzynkę sobie znalazłem wczoraj na wystawkach. Całkiem dobra. Tylko tutaj nie ma... O, zatrąbiłem niechcący. Tutaj nie ma jednego takiego pojemniczka, nie? Jak tu jest pojemniczek, to tam takiego pojemniczka nie ma. Myślałem o małej skrzynce i mała skrzynka była wczoraj. Na takie, wiecie, podręczny zestaw. Kombinerki, wkrętaki najważniejsze, żeby wyjść. I ten, dobra, pauza. Deszcz czy nie deszcz, idziemy robić worek dla świata. Pauza. Jest szansa, że wyjdzie słońce. Będę miał na pewno mokre spodnie, bo krzaki tutaj są wysokie. Idę sprzątać parking, wiecie który chyba, nie? No. Tam niebo niebieskie widać, nie wiem, czy to widać. Niebo błękitne, gdzieś tam się przebija, zaraz może będzie tęcza, o. Tęcza. A ja idę w takich roboczych, starych butach. Dzisiaj będziemy bez chwytaka. Ale nie martwcie się, będą nominacje. Będziemy sprzątali. Także zakładam już rękawice. Idę na parking pozbierać. Więcej będzie skłonów, tak zwanych przysiadów, nie? Dzisiaj, no bo chwytak, no to z mojej chciwości, bo jedną puszkę. Ja to chwilę pod tym drzewem poczekam, może pod tym drzewem, bo tu mniej pada, aż wyjdzie słoneczko. Z chciwości jedną puszkę chciałem wydobyć, taką co nie chciała wyjść z tego kontenera i za mocno ścisnąłem. I pękł plastik w chwytaku. Muszę troszkę obniżyć. Obniżymy troszkę, o tak, teraz będzie lepiej widać co zawodowy robi. No, kartka moja jeszcze tam wisi, więc tam podejdziemy, tam zakończymy akcję.
worek dla świata gotowy. Dzisiaj będzie nominowany jeden widz i trzech twórców, bo dla widzów utworzyłem specjalną grupę na Facebooku Antyśmieciarze. Zapraszam Was na tą grupę Antyśmieciarze. Tam możecie pokazywać swoje zdjęcia lub filmiki, jak zbieracie, jak sprzątacie, jak zbieracie śmieci. A my tymczasem tutaj już pierwsze śmieci jak leci. No, może nie tą ręką zawodowy, tu masz dwa palce obcięte do obsługi telefonu, więc zbieramy lewą ręką, gdzie mam rękawice, wiecie, nie poobcinane palce. Przestało padać, zaraz wyjdzie słońce zza tych chmur i będzie przyjemnie całkiem. Obejdziemy sobie, o tutaj plastik taki oto. To jest fajna rozrywka dla mnie, relaks. Wiecie, ja sobie troszeczkę pospaceruję, troszkę się poschylam. Coś dobrego przy tym, świeże powietrze, wiecie. Ten parking jest w weekend pusty, ale w tygodniu zaparkować tutaj tak do 15 to jest ciężko. Mi już został tylko jeden samochód, mam ten duży samochód. No i jak mówiłem Wam wcześniej, marzę o takim kangurze, żeby kangur, coś typu kangur, żeby skoczyć na osiedle, pod każdy śmietnik podjechać, bo tym dużym autem nie mogę podjechać w Cieszynie pod każdy śmietnik, tylko pod takie, gdzie mogę postawić auto. I to na tym osiedlu Bobrek, gdzie często jestem, to wiecie, tam jakoś to w miarę idzie, nie? A tu mamy śmieci. Jakoś to w miarę idzie. Tam postawić, nie zablokować drogę, ale na inne osiedla nie ma szans. Gdyby był kangur, to bym wszystkie śmietniki w Cieszynie objeżdżał i nawet każdego dnia. I podejrzewam, że ta stówka by była ze złomu lub coś koło tego. Dobra, kończę moje opowieści. O, i widzicie, wypogodziło nam się na parkingu tutaj. A może tęcza będzie, to Wam pokażę. Ostatnio tęczę pokazał Saracen. Pozdrawiam Cię, Dariusz. Nasz przyjaciel, który wierny komentator, potem zaczął też filmy nagrywać, więc wpadajcie do Saracena. Tam dajcie mu ok, rurka. I zalajkujcie filmy jego, zasubskrybujcie kanał, polecam. Saracen, fajny człowiek. O, dzięki za śmieci, żeście mi zostawili, bo by nie było sprzątania, gdyby nie było śmieci zostawiania. Trochę wody. Posprzątam, żeby się w tygodniu lepiej parkowało tutaj, nie? Jakaś stara torba. Żeby się lepiej tu parkowało wszystkim w tygodniu. To nie. To się rozłoży, nie? To się rozłoży. Taki papier to się rozłoży. Żubrak ktoś pił i zostawił. No cóż, będzie tęcza, czy nie będzie tęczy? No, chyba nie, na razie. Dobra, ptaszki fajnie śpiewają. Co tutaj jeszcze podnieść ciekawego? Tu jakąś gałąź taką rzucił. Tu są takie drobne śmiećki też pozbieramy. Nie wiem, czy to widać dobrze na moim... tym... O, takie śmieczki małe. Dobra, tam pójdę na to miejsce, gdzie biesiadują zawsze, bo tutaj widzę, że jest w miarę czysty parking w tą sobotę się okazał. Także jeszcze raz dziękuję Wam za te wszystkie fajne komentarze, które otrzymałem pod tym filmem. Wiecie którym, tym ostatnim. Niektórzy pierwszy raz tam zaistnieli w komentarzu, napisali komentarz, coś ich pobudziło może. No ale tam oczywiście nie opowiedziałem całej mojej historii, wszystkich szczegółów z całego życia. Ptaszek nie boi się mnie. Nie bój się, jedz robaczka dalej. Tam robaczka miał. Żdownica mu wyszła, a ja go tu straszę. Ptaszku, ja odchodzę, nie bój się. Rób swoje. I tak tutaj idziemy na to miejsce biesiad. Tu zakończymy, bo za bardzo dzisiaj nie ma śmieci, trochę było. Parking w miarę czysty, czyżby się ktoś przejął moim przesłaniem? Może oglądają filmy cieszynianie moje. Kto wie, jest dla zawodowego tu depozyt zostawiony. Dzięki, jeśli oglądasz, mój drogi.
Biesiadowiczu tutaj, z tego miejsca. No trochę mi zamaka ta kartka. To puszki, ja puszki przyjmę. Aluminiowe, każdą ilość, także spoko. I co teraz zrobimy? No zabieramy wszystkie śmieci. Chyba się nam tu zmieści. Są też butelki, ale kapsle to nie. Kapsle. Moi drodzy. Łomża miodowe. Ja się nie znam, bo to, czy to jest zwrotne w ogóle? O, bezzwrotna butelka. Pójdzie do szkła. Posprzątam wam. Znacie już to moje hasło, nie? Że trzeba tu młodzieży posprzątać, żeby miała czysto, wiecie, do następnej okazji, żeby, wiecie, sobie mogła spokojnie tutaj spożywać i palić i pić i tak dalej, więc posprzątamy, wiecie, koreczek też, szkło, żeby się nie pokaleczyli, zabieramy wszystkie te gadżety, jak najbardziej, plastikowy kubek jakimś z lodem, czy co tam, jakie do picia. Coś było, małpki, cytrusowa rajska, cytryna z marakują, coś takiego, niesamowite. Puszki na koniec zostawię i na koniec będą nominacje, chciałem powiedzieć, do akcji Worek dla Świata, która polega na tym, żebyście posprzątali swoją po prostu najbliższą okolicę. Nie musi to być las, nie musi to być brzeg rzeki, chociaż nasi przyjaciele z kanałów Tam na dnie i Flaming Recycling oraz Jacob July Metal Detecting i jeszcze na pewno inni mają swoje akcje typu sprzątanie, więc ja też się dołączyłem, wymyśliłem Worek dla Świata, co też tutaj oglądamy teraz. Także no puszek jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć puszek, co najmniej sześć puszek. O, tu widzę kolejną, aluminiowe chyba, jedna puszka Mountain Dew, amerykańskie napoje u nas występują, Żubr Black, jest trochę puszek dla zawodowego, jakaś zapłata za trud jego. Dobra, moi drodzy, przechodzimy do nominacji, ja ten filmik zaraz sobie w domu wrzucę, popatrzę na wasze reakcje. Sobie myślałem, zlikwiduję ten kanał, no bo to nie ma wszystko sensu, ale potem jak zacząłem czytać wasze komentarze, moi drodzy, takie fajne, pozytywne, to sobie myślę, mam takich fajnych widzów, więc trzeba się dla nich postarać. Trzeba się dla nich postarać, a drugie dno tego jest, że założyłem ten kanał dla pieniędzy, mam nadzieję, że coś zarobię. Tak, tak, moi drodzy, jakoś ja nie jestem taki obłudny, żeby udawać, że nie. Skoro wszyscy cokolwiek robimy, oprócz wypoczynku oczywiście, robimy dla pieniędzy, prawda? Także nie ściemniajmy jedni drugich, że nie. Albo że zarabianie to jest coś złego. To jest... Ja mam taką duszę kapitalisty i uważam, że zarabianie... Tu też zarobiłem, bo parę puszek podniosłem. Zarobiłem, ten czas nie straciłem, tylko zarobiłem, a jeszcze... Mam nadzieję, że mój kanał osiągnie tę magiczną cyfrę 1000 subskrypcji i wtedy... Wpadną reklamy i będziemy zarabiać. Będziecie je, nie pomijać tych reklam, mam nadzieję. Nie wszyscy może, ale część z was. Kapsle. No miałem tu zamiar kapsle wysprzątać magnesem, ale dwa magnesy na razie przechowuję w Olzie. Jak wiecie, ci co śledzą filmy to wiedzą. Nie śmieć, zobacz jak tu sprzątam. Moja kartka jeszcze wisi, troszkę zamaka, ale przyjdą ciepłe dni, to się wysuszy. Mam jeszcze chyba 5 egzemplarzy od Flaminga tej kartki, także spoko. A teraz przejdziemy do najprzyjemniejszej części naszego odcinka. Więc pierwszy mam tu ściągę oczywiście. Bartek, młody pirotechnik, wyraził ochotę podjąć akcję Worek dla Świata. Więc Bartek, przyjacielu, zrób akcję Worek dla Świata, proszę Cię. Rzucam Ci wyzwanie. Bartek, młody pirotechnik. Bartek, myślnik, młody pirotechnik. To chyba nie ma tam kanału, żeby filmy kręcił. A teraz trzech twórców nominujemy. Moi drodzy, może to będzie Kobylin, przyjacielu, rzucam Ci wyzwanie na takie sprzątanie. Może zrobić akcję Worek dla Świata i wszyscy obejrzymy i się ucieszymy. I też temat do odcinka, prawda? Wszyscy korzyści mają. A tam
widać przerabianą sukcesywnie cieszyńską drukarnię, która nabiera nowych kształtów. Będzie to jakiś budynek komercyjno-mieszkalny chyba, nie wiem. Będziemy śledzić na moim kanale. Następnym nominowanym będzie Bicycler 2000. Bicycler 2000. Mój drogi kolego, wzywam Cię do tego, abyś podjął wyzwanie i zaczął sprzątanie. Worek dla świata, akcja Worek dla świata. Taki właśnie, lub innego koloru, ale worek ogólnie. Może być większy, może być mniejszy, może być reklamówka też. A trzecią ofiarą mojego polowania do sprzątania, że tak się wyrażę, będzie taki bardzo fajny kanał. Ostatnio oglądałem kilka filmów, polecam. Naprawdę fajny. Będzie coś przyjemnego tam na tym kanale na pewno do oglądania. Centre.pl, Centre, potem takie PL drukowane, Channel. Mam tu na ściądze napisane, wam pokażę, co? Chociaż nie, bo to ja piszę ogólnie drukiem, więc Centre.pl, Channel. Wiecie, który chłopak to jest, nie? Na rowerze jeździ. Także mój przyjacielu, mam nadzieję, że i ty dołączysz do nas wielu i dokonasz aktu sprzątania dla świata. To tyle, moi drodzy, kończę, idę sobie do domu. Jutro, jak już wspomniałem, odpiszę na wszystkie wasze komentarze, albo na większość tych komentarzy, które się pojawiły pod ostatnim filmem. Śpiew ptaków, błękitne niebo. Może trochę podniosę do góry. O. Cieszy mnie. Wiecie co, jak się rano obudzę, to ptaki śpiewają pięknie za oknem. Cieszy mnie ta muzyka. Tamtego śmiecia na końcu wezmę, co? Taki biały tam jakiś jest. Żeby było ładnie, żeby tu się nie psuło. Nie był krajobraz zepsuty. Paragon jakiś. Dobra, idę z tym już. Puszki zabieram, resztę do kosza. Aha, i pamiętajcie, cieszynianie, którzy tutaj wysiadujecie w tym miejscu, jeżeli ktoś to ogląda, to puszki tu mi zostawcie, dobra? Tu puszki zostawcie, a ja przyjdę, zabiorę. Dzięki. Do następnego odcinka, moi drodzy. Życzę wam wszystkim miłego weekendu. Odpoczywajcie. Odpoczywajcie, filmy oglądajcie. Do następnego odcinka. Pozdrawiam serdecznie.